Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym vlogu. Ja właśnie zabieram się za moje pyszne śniadanko, które sobie tu przygotowałam. I to kolejne smoothie bowl. Ostatnio jakoś taką mam ochotę na smoothie bowl ponownie. I tym razem mam z burekiem czerwonym, bananem i dużo szpinaku. No i kawka oczywiście. Właśnie wstałam, więc jestem trochę taka jaka jestem. O. Nagrywałam vloga wczoraj, ale wyobraźcie sobie, że skasowałam go. Skasowałam wszystko, a nagrałam wam, jak robiłam porządek właśnie w tej szufladzie pod łóżkiem. Żeby nie być gołosłowną, kupiłam te pudełka. O, mały się uśmiecha. Jest w bujeczku. Kupiłam te pudełka i zrobiłam tam w końcu porządek, tak żeby, wiecie, było ładnie i estetycznie. Pokażę wam tylko, jak to wygląda niestety, bo skasował mi się cały ten vlog. Głupia. No ale no nic nie poradzę, nie będę płakać z tego powodu. Oczywiście ja zabieram się za moje pyszności i widzimy się za chwilę. Jeszcze wam pokażę to moje śniadanie. Smoothie bowl, tak jak mówiłam, do środka dałam pół banana, jednego czerwonego buraka i dużo, dużo szpinaku. Dodałam jeszcze troszeczkę płatków owsianych, ale tylko troszeczkę i mleko. I na wierzch wzięłam drugie pół banana, prażony sezam i płatki kokosowe. Czy zabieram się za jedzenie. Maluszek tam się super bawi, a na mnie czeka jeszcze to. Także mam co robić dzisiaj. Do zobaczenia za chwilę. Halo, halo. Mały się zdrzemnął. Zdążyłam w tym czasie wiele rzeczy porobić. Również się sama ogarnąć, ale o, końcówka prania jeszcze stoi. Jeszcze stoi. Nie zdążyłam ściągnąć wszystkiego. Nie zdążyłam mieć wody kwiatom. Czego jeszcze nie zdążyłam? No i to było tyle. Zdążyłam zetrzeć kurze, zdążyłam posprzątać łazienkę. Zdążyłam większość prania pościągać i poskładać, pochować. Zdążyłam stawić nowe pranie. Zdążyłam się malować, ubrać. Tak? Także, no, mały ostatnio lubi drzemki. Muszę przyznać, że nie jest tak najgorzej, poprawiło się. No i śpi teraz mi przez całą noc. Przez całą noc. Tak? Także jesteśmy oboje z mężem bardzo zadowoleni, że ten sen jego się poprawił, że przysypia całą noc, to raz, a dwa, że również robi sobie drzemki w ciągu dnia, także to jest dla mnie przede wszystkim wielki plus, jak nie ma męża, jak mąż jest z pracy. No i mam nadzieję, że tak pozostanie, to i opiekunka będzie miała z nim łatwiej. Chociaż on jak jest wśród ludzi, to innych ludzi niż rodzice, to jest bardzo, bardzo grzeczny. Na przykład u babci to po prostu szał. Jak przychodzą do nas goście, to tak samo. To on cały czas śpi i jest po prostu aniołeczkiem. Ale ja tak też miałam, jak byłam mała, z tego co pamiętam, więc... I co moja mama mi ostatnio mówiła, że byłam bardzo grzecznym bobaskiem, tylko później pokazywałam rogi. Ale właśnie z tego co pamiętam, jak przychodzili ludzie, to zawsze byłam taka nieśmiała, taka grzeczna. I zawsze każdy mówił, że o, jaki aniołek ta wasza Marysia. No, a moja mama zawsze mówiła tak, aniołek, jak nikt nie patrzy. I myślę, że on będzie, podobny, bo zauważam, że z tego, co moja mama, jak się mojej mamy pytam, jaka ja byłam, jak byłam niemowlakiem, to są takie jakieś podobieństwa między nami, więc zobaczymy. I co chciałam mówić? No my oczywiście standardowo pójdziemy sobie na spacer, bo dlaczego nie? Ja wykorzystuję każdą chwilę, szczególnie gdy jest taka ładna pogoda, jak jest dzisiaj. Dzisiaj jest naprawdę pięknie, słonecznie. Nie pokażę wam tego słonka, bo niestety cały czas wisi ta pościel. Jeszcze nikt jej nie zdjął. Jakoś nie mieliśmy, nie wiem, czasu, czy jacyś nierozgarnięci byliśmy i no, muszę to dzisiaj pozdejmować, ale właśnie tak jest. Jak mój mąż ma kilka dni wolnego, to tak raczej staramy się spędzić ten czas razem,
w trójkę, robi coś fajnego, idziemy na spacer razem i tak nie bardzo się zajmujemy takimi innymi rzeczami, tak? Co się stało? Hej! Chcesz wyżej, wyżej. No dobrze. Także ja przebieram małego i chyba wyjdziemy sobie, bo jest naprawdę pięknie, słonecznie, błękitne niebo. Wow! Korzystam, bo ma padać przez następny tydzień, więc korzystam. Tak? Korzystamy? Idziemy na spacer? No dobra. Chciałam Wam jeszcze na szybko pokazać, jak to wszystko tutaj poukładałam. Czyli we vlogu poprzednim możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało przedtem. I tak, kupiłam tutaj... Nie, ten akurat koszyk tutaj był, więc powyjmowałam pampersy. Tutaj są te waciki. Tu z kolei ten koszyk kupiłam i co tutaj dałam? Aha, ten worek do noszenia i ten kocyk do przewijania. Tu są zapasy pampersów. Tutaj są wszelkiego rodzaju podkłady i do ochrony materaca. Tutaj jest ten drugi worek w takim malutkim koszu. Tutaj jest co? Tu są takie zabawki. Tu jest akurat poszewka, której jeszcze nie używałam, no bo jeszcze nie zakłada pościeli. Tutaj jest właśnie pościel, jeszcze nie rozpakowana. Tu sobie położyłam jeden właśnie z takich prześcieradeł plus Puka Baby. To jest do zawijania dziecka właśnie na noc, żeby miało rączki pod spodem, nie na wierzchu, o to mi chodzi. Tutaj jest taki mały koszyk. To też włożyłam taką książeczkę właśnie szeleszczącą. I tu takie łódeczki do kąpieli. Tych oczywiście jeszcze nie używamy. Tutaj mam taki większy koszyk. To poukładałam sobie. Tu są wszystkie pościele do przewijaka. Wymienne. Ta jest najładniejsza, bardzo mi się podoba. Ale w sumie to nie ma znaczenia. Mam szary i mam taką właśnie o podobnym kolorze. Także te idą też jak burza, więc są potrzebne. I tu mam jeszcze taki dłuższy koszyk. I tu też jest taka książeczka. Chyba ją tam przełożę do tego małego. I tutaj mamy te woreczki zapachowe. Plus tutaj jeszcze włożyłam waciki. Także teraz to wszystko jest ładnie i poukładane. I od razu też mi się bardziej to podoba. Tak to wygląda. Od razu jest dużo, dużo przyjemniej. Z tym maluchem zrobić. On się wcale nie chce obudzić. Wcale nie chce z tego wyjść. Chce tam zostać. Tak, Bronusiu? Zostajemy? Chyba nie, co? Wstajesz? Mama cię musi wyciągnąć. Przykro mi. Będę musiała cię obudzić, kochanie. Co? Nie? Nic nie działa? Nawet kamera nie działa? Chyba nic go nie dobudzano. I co ja mam z tobą zrobić? Normalnie aż szkoda. Aż szkoda, kochanie, ciebie budzić. Ani głodny nie jesteś? Co to za uśmieszek był?
Co to za uśmieszek był? Widziałam. My już jesteśmy po spacerku. Założyłam sobie, właśnie chciałam wam pokazać takie wygodne spodnie. Pod kolor mojej bluzy, to są takie piżamowe. Ale ja zawsze lubię, jak w domu jest po prostu wygodnie, więc to jest dla mnie taki priorytet. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ja zawsze po prostu w momencie, kiedy przychodzę do domu, od razu przebieram się. Szczególnie jeżeli chodzi o spodnie, zakładam albo leginsy, albo właśnie jakieś takie wygodne spodnie. Nie lubię siedzieć w domu w jeansach. Nie wiem, czy wy też tak macie, czy to tylko ja jestem taki dziwak. Jak byłam nastolatką, to tak nie miałam. Ale jak już zaczęłam mieszkać na swoim, to lubię właśnie wygodę w domu przede wszystkim. Kupiłam, to już wam pokażę, obrócę siebie, będzie łatwiej. Kupiłam sobie maseczkę Garniera z tej serii naturalnej. Wcześniej miałam tą oliwkową, zieloną, teraz wzięłam tą miodową. Zobaczymy, jak będzie działać. To jest jedyna maseczka, która coś tam z moimi włosami robiła, ale kupiłam też coś takiego. Jeszcze takiej nie widziałam. To jest taka maseczka bez spłukiwania, właśnie dla uszkodzonych i suchych włosów. A mi zależy w sumie tylko na tych końcówkach, bo ja tutaj mam, ja tu nie mam suchych włosów, ja mam tylko końcówki przesuszone i zniszczone. Więc nie wiem, zobaczę, jak to zadziała. Czy to nie będzie takiej tłustej warstwy zostawiać, jak nie będę tego spłukiwać. I przy okazji kupiłam sobie komplet past do zębów. Coś, co zawsze trzeba mieć w domu. I pokażę wam, jaką mam... O Boże, jakie światło. Mam odżywkę taką, słuchajcie. I ona jest beznadziejna, po prostu. Ona nie robi nic z moimi włosami. Także jest ona prawie pełna. Bo to jest druga, bo ja kupiłam sobie takie dwie, bo były na promocji, że za jedną cenę dostałam dwie, więc wzięłam obie. I chyba ją nawet wyrzucę. Ona jest praktycznie pełna, nie wiem, czy to widzicie. Praktycznie pełna. Tu jest tyle tego. Myślę, że ją wyrzucę, bo czy ja ją założę, czy nie, to nie ma w ogóle znaczenia. Jest ciągle tak samo, więc czy bym ją założyła, czy nie. Więc chyba ją wyrzucę i to będzie największe marnotrawstwo, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Ale po prostu jest beznadziejna noc. No co tu więcej powiedzieć? Także, a ja muszę coś z tymi włosami zrobić, bo ja nie mogę na nie patrzeć. Bo to już jest, to już za długo jest. I nie wiem, czy to jest efekt po ciąży, bo jak byłam w ciąży, to miałam strasznie suche włosy. Strasznie. Strasznie przesuszone i wydaje mi się, że to jest jakaś taka pozostałość. Plus, no oczywiście, farba. Tak, jak chce się być taką blondynką, to się trzeba nacierpieć, tak? Więc tak to wygląda. Ja, tak jak mówię, wróciłam z małym. Słyszę, że już tam pranie mi się wiruje, więc niedługo powinno się skończyć. To będę miała co robić. A dzisiaj w planie mam wegańskie burgery. Wczoraj zrobiliśmy duże takie zakupy spożywcze. I też mam, kiedyś kupiłam w sklepie polskim kaszę gryczaną, bo tutaj nie ma kaszy gryczanej do kupienia. Przynajmniej ja się jeszcze z tym nie spotkałam nigdzie. Może w takich bardziej ekologicznych sklepach, takich bio, zdrowa żywność, to może tam jeszcze coś takiego bym znalazła. Ale ogólnie kaszy gryczanej tu dostać nie można. Więc jak jedziemy raz do roku albo dwa razy do roku do polskiego sklepu, to kupuję kaszę gryczaną. I widziałam taki fajny przepis i ostatnio zrobiłam te burgery, takie wiecie, kotlety z kaszy gryczanej właśnie i tam dodałam warzywa, które miałam po prostu w domu i naprawdę mi wyszły, tylko zrobiłam jeden wielki błąd, zapomniałam je przyprawić, więc one wyszły ładnie, konsystencja była super, ale po prostu one nie miały smaku. Więc to był ten problem. Dzisiaj planuję zrobić tak, żeby miały smak, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam dużo szpinaku, mam buraka, co tam jeszcze mam? Dużo mam warzyw, więc może brokuły to tam, o. Zobaczymy. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu, spontanicznie.
i zobaczymy, czy mi to wyjdzie. No dobra, to tyle. A tak prezentuje się mój lunch. Tutaj mam wafle ryżowe, te cieniutkie, takie bardzo fajne, z kawałkiem wędliny i ogórkiem. Kawa oczywiście, bez kawy to ani rusz, absolutnie. I mam takie biologiczne, co to jest? Banan. Takie chipsy bananowe, takie na słodko. Na słodko, no one są pewnie polane jakimś syropem, nie są aż tak słodkie, co ja lubię, bo nie lubię, jak coś jest za słodkie, dlatego nie jestem fanką czekolady. Mam banany i mam jeszcze w lodówce daktyle, ale myślę, że to mi wystarczy, taka mała przekąska. Jeszcze zabieram się za konsumpcję. Mamy zabawę? Taką mamy zabawę? Tak. Jak ci się podobają króliczki? Grzechotka. Fajnie? Fajnie, brzydąco mały? To jeszcze mama ci książeczkę położyła, tak? Możesz sobie pooglądać. Mama też się bawi, zobacz. Zobacz, jaką mama ma fajną zabawę. Hu, hu, hu. Normalnie? Mówię ci, zabawa na całego. O, zobacz, jaką ja mam super zabawę. Cała góra zabawy. Tak jest ekstra, co? Tak się super bawimy. No.